Pojechali? Pojechali. Czołem internet. Z tej strony Bana, z ekipy To Jego Tne. I dzisiaj ze mną jest szpieg z Krainy Deszczowców, człowiek z Genewy. Szymon. Tak jest. We własnej osobie. Ta-da! Ta-da! I słuchajcie, dzisiaj będziemy wam opowiadać o jedynym pierścieniu. Znowu. Tylko tym razem. Nie nazywa się jedyny pierścień. Tylko? Władca pierścieni. Bo jest na piątej edycji. I co to dla nas oznacza? To oznacza, że... Ta książka nie będzie nam już do niczego potrzebna. Bo to jedyny pierścień. A mamy teraz... lepszą wersję. Na najbardziej popularnej mechanice RPG-owej aktualnie. To jest. To jest, słuchajcie, przeniesienie jedynego pierścienia, który właśnie wyrzuciłem w ognie góry przeznaczenia, który adaptuje po prostu SRD, czyli tą piątoedycyjną, otwartą mechanikę. Tak. Trochę ją modyfikuje, zresztą jak wiele takich systemów, często gdzieś fanowskich i tak dalej, i dopasowuje ten core piątoedycyjny do założeń uniwersum, w którym ma funkcjonować. No i tutaj po prostu zastępuje nam oryginalną mechanikę jedynego pierścienia, wrzucając tam K20, wrzucając na klasę postaci, pochodzenia i tak dalej, i tak dalej. No i zaraz wam powiem, jak to działa, bo Szymek ma trochę expa z poprzednią edycją tego systemu. Tak. A ja prowadziłem tą wersję, prowadziłem jedyny pierścień, więc trochę wam opowiem o moich wrażeniach z prowadzenia nawet tego samego scenariusza na dwóch różnych mechanikach. Ale najpierw pokrótce o samym wydaniu. Szymciu, weź no tak obróć, bądź moją... Tak, o właśnie, proszę bardzo. Asystentem. To jest, asystentem. To jest klasyczek, czyli ta edycja zwykła. To jest edycja limitowana, skórzana, do której Black Monkey trochę nas przyzwyczaiły, bo ona się od tej, która spłonęła, różni kolorem. Tak naprawdę? Tak. No i różni się... Tak, jedyna i dodatkowo na grzbiecie zobaczycie, że tu jest też napisane 5E. Tak. I nazwa gry nie nazywa się jedny pierścień, tylko Władca Pierścieni, ale tak, gdyby ktoś po prostu tylko rzucił okiem na front, to prawdopodobnie po kolorze tylko mógłby rozróżnić. No, dobra, wyciągnij ją jeszcze, wydobędę ją. Jeszcze nie spłonęła. Tak. Więc to jest to, jak widzicie, ona jest naprawdę bardzo, bardzo podobna. Tak, tylko, tylko kolor. W kolorem tak naprawdę. Grubość się, bardzo zbliżona. Tak jest. I co ciekawe, słuchajcie, jeżeli chodzi o estetykę w środku, to właściwie jest to jeden do jednego, nawet jeżeli chodzi o skład, bym powiedział, jakbyśmy potwierali tak, nawet te strony i tak dalej. Bo trzeba powiedzieć tak, że to chcielibyśmy, żeby to wybrzmiało, że to jest dokładnie ten sam podręcznik i ta sama gra, różnica jest w mechanice. Tak, jeśli otworzycie sobie podręcznik Spis treści, jest niemalże identyczny. Kolejna grafika, idąc dalej, pierwszy rozdział, prolog, jest dokładnie ta sama grafika, tak? Są dwa różne podręczniki, słuchajcie, do teoretycznie innych gier, ale w praktyce to jest ta sama gra, tylko mecha jest inna. I musicie mieć też świadomość, że kupując, jeżeli macie jedyny pierścień i kupicie sobie Władcy Pierścieni na piątej edycji, to jest trochę tak, że kupujecie taki sam podręcznik, tak? On ma bardzo podobną zawartość pod kątem opisów różnych ras i tak dalej. Nawet jest to tak zrobione, żebyście zrozumieli, jak bardzo to jest podobne. To w kilku miejscach Monki trochę zamuliły tłumaczenie i są kopii wklejki, słuchajcie, zrobione w tym podręczniku do piątoedycyjnym. Tak, są tak. Kopii wklejki z tego podręcznika, które odnoszą się do mechaniki jedynego pierścienia. Tak, pojawiają się pewne zwroty, czy pewne pewne określenia, nawiązania, które po prostu nie istnieją w mechanice piątoedycyjnej, ale są... Tak. W jedynym pierścieniu. Tak, czyli ktoś po prostu robi takie nieudolne Ctrl-C, Ctrl-V. Błąd w redakcji. Tak, błąd redakcyjny, więc naprawdę to jest ten sam podręcznik, tylko jest, tak jak mówisz, Szemek, inna mechanika. Tak, ale jeśli lubicie uniwersum tolkienowskie, jeśli lubicie Władcy Pierścieni, lubicie Hobbita, Silmarillion i tak dalej, a wcześniej nie przekonaliście się do tego, bo na przykład... Nie chcieliście się uczyć nowej mechaniki, załóżmy, tak? Tylko wolicie coś, co już znacie i co tam, wiecie, jak hula. To jest podręcznik, który może do was trafić, bo po prostu jest napisany na przykład w takiej mechanice, którą lubicie. I teraz, jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten podręcznik w środku wygląda i tak dalej, to ja odsyłam was do naszego filmu o jedynym pierścieniu, gdzie ja tam recenzuję ten jedyny pierścień na takim rzucie z góry, też pokazuję, co jest w środku, no bo to jest analogiczne wydanie, więc tutaj jakby nie będziemy na to tracić czasu. Tak. Przejdziemy od razu do miecha, czyli przejdziemy do tego, jak mechanika piątej edycji
współpracuje z uniwersum Władcy Pierścieni i co tu zostało podmienione? I chyba zacznę od takiego komentarza, że wiecie, piąta edycja się kojarzy z high fantasy, high power, heroes i tak dalej. Jest taka bardzo rozbuchana, jeżeli chodzi o siłę bohaterów, szczególnie w wyższych poziomach, a tutaj to nie do końca pasuje do Władcy Pierścieni. Przynajmniej, tak. Wiecie, Władca Pierścieni to jest historia zwykłych ludzi w niezwykłej sytuacji historycznej, tak? To są zwykłe hobbity, które tak się stało, że tak, stały się bohaterami. No i czy to, jak to zostało oddane mechanikom? No także, moim zdaniem, ta piąta edycja została odpowiednio tak zeskalowana w dół, tak? Nie wiem, czy też masz takie poczucie. Tak, zdecydowanie tutaj ten... mamy takie, tak jak mówisz, mamy tutaj ten taki vibe fantasy, ale zdecydowanie nie gramy tutaj takimi superherosami, do których przyzwyczajeni jesteśmy z dedeków. Wszystkie postaci są tutaj... nie mam tutaj użytkowników magii. To jest jedna rzecz, która na pewno się różni. Tak, o właśnie, bo to jest takie pierwsze pytanie, które zadał mi Bob, jak mu powiedziałem, bo Bob lubi jedyny pierścień, a nie lubi dedeków. Pierwsze pytanie, które zadał, ale co, we Władcy Pierścieni się napierdala fireballami? Bo no to właśnie, już... właśnie. Nie? Nie, to jest pierwsza rzecz, którą naprawdę, jeśli ktoś się przesiądzie z dedeków i otworzy sobie tutaj ten rozdział o tworzeniu postaci, to nie znajdzie żadnych takich klas magicznych, bo oczywiście mam tutaj bardzo podobny, znany z dedeków, ten system klasowy, on się inaczej nazywa, powołanie, dokładnie, ale to tłumacząc na dedeki, to są po prostu klasy, które się wybiera. No i te klasy są od góry ograniczone do 10 poziomu. Czyli po prostu jak rozwijamy naszą postać, to możemy rozwinąć jedynie do 10 poziomu. Co odpowiednio ogranicza ich siłę, tak? Już po prostu tak. Aragorn ma 10 poziom i that's it. Tak. Trochę tak to wygląda. Jak już jesteśmy przy klasach, no to te klasy też bardzo podobnie się rozwijają do standardowego piątoedycyjnego sposobu. Pierwsze 3 poziomy są na klasie podstawowej, nazwijmy to. Od 3 poziomu każda wybiera jedną z 2 dostępnych specjalizacji i otrzymuje odpowiednio na kolejnych granicach poziomów, tak samo jak w D&D, dodatkowe umiejętności. Tak. I te umiejętności często są, nie chcę powiedzieć formą magii, tak, ale bolorowo to nie jest wytłumaczone magią, tylko jakimiś specjalnymi predyspozycjami, wyjątkowymi umiejętnościami. To jest trochę tak, że tutaj dużo rzeczy w tej grze, jeśli chodzi o rozwój postaci, wybiera się za pomocą, w D&D nazwalibyśmy to atuty. Mhm. Tutaj jest, bo ktoś może powiedzieć, dobrze, no jak go rozwijam do 10 poziomu, no to jak na przykład jest rozwiązany ten problem rozwoju cech, który wiadomo, tam na przykład w D&D rozwijasz na poziomie 4, na poziomie 8, no i to można powiedzieć, jeśli mamy level cap na level na poziom 10, ktoś może powiedzieć, dobra, no to dosyć mocno ogranicza możliwość rozwoju, czy możliwość kustomizowania postaci. Tu jest to zrobione tak, że na przykład rozwój cechy pojawia się dużo częściej, pojawia się praktycznie co 2-3 poziomy, ale rozwijasz, ale wtedy za każdym razem bierzesz coś w rodzaju takiego dedekowego atutu. On ci rozwija cechę o 1, plus daje ci jakieś coś fajnego do zrobienia, tak? Czyli, ale i to tak, żebyście mieli też świadomość, że to może być jakaś dodatkowa umiejętność, to może być na przykład jakaś dodatkowa odziedziczona broń po przodkach, która jest mocniejsza, to może być jakaś wyjątkowa zbroja, może by się okazać, że masz jakiegoś przyjaciela, który właśnie na tym poziomie, jak awansowałeś, to powrócił i teraz on stanowi twój aset. Tam są takie... Fabularnie te fity są fajnie oddane, one klimacą. To jest fajnie zrobione. Podoba mi się też, jak jest zrobione, podoba mi się w ogóle te powołania, bo tam jest... Tak. To jest ciekawie pokombinowane. To nie są tak dokładnie przeniesione jeden do jednego klasy dedykowe. To są miksy często. To są często porobione miksy, a czasem wymyślone pewne rzeczy. Jeśli ktoś zna dedeki, to oczywiście znajdzie tutaj wojownika, znajdzie tutaj łotrzyka, bo to są takie dwie klasy, które bardzo łatwo zidentyfikować, ale na przykład jest taka klasa, która trochę wygląda jak łowca, ale to jest taki łowca bardziej w stronę... Ale taki łowca bard trochę nawet on jest... Bo tam są dwie jakby takie klasy. Jedna jest łowca wojownik. Ja sprawdzimy, bo ja chyba wiem, o kim ty mówisz, mój brat w tym gra w ogóle. Tak, bo jakby ja w to akurat... Wcześniej. Akurat, w to akurat grałem z moim braciakiem, żeby było śmieszniej. Więc popatrzmy sobie na te powołania. Tak. Więc mamy tych powołań tutaj w książce... 6, 7? Coś koło coś tego. Takiego, ludzie wiedzieć. 6 powołań mamy. Obrońca, pogromca, posłaniec, poszukiwacz skarbów, przywódca i uczony. I teraz tak, pogromca to jest taki typowy wojownik. Taki berserk nawet może być?
bo może na dwa sposoby, znowu, bo to jest trochę tak, że on, jak się wybiera tą specjalizację na trzecim levelu, to tak bardziej wchodzisz w temat, tak. Nie? Że pogromca, no tak, to jest fighter, nazwijmy to, ale on potem będzie albo bardziej barbarzyńcą, takim berserkerem, albo będzie bardziej battlemasterem, nazwijmy to. Jakbyśmy tak, ja przekładam z tego Władco Pierścieniowego na DD-kowe trochę się staram, nie? Ale to jest akurat łatwe kombinowanie. Poszukiwacz skarbów, ja pójdę do tych, co są takie najprostsze. Poszukiwacz skarbów to jest typowy taki łotrzyk. Jego... On przede wszystkim jest bardzo zręczny, zwinny, no i ma ten ukradkowy atak znany. To jest fantazja o Bilbo trochę. Trochę tak. No i jest jeszcze uczony, który teoretycznie ma być taką odpowiedzią na czarodzieja. To nie jest taki typowy czarodziej, bo tak jak mówimy, tutaj nie ma takiej magii, jak znamy z Dedeków, ale to jest taka trochę magia, jaką znamy z Władcy Pierścieni. Gandalf też nigdy w życiu nie rzucił Firebola. To zawsze była taka magia, która jest trochę nieuchwytna. Tak. I tutaj też jest ta magia sprzedawana w formie zapomnianej wiedzy. Czyli, że ty jesteś tym, dlatego to się nazywa uczony, bo ty jesteś tym, który pamięta, jak to robili przodkowie i potrafi to odtworzyć, chociaż to wiedza dawno utracona, tak? I na przykład lepiej leczy, bo on wie o ziołach coś, co wiedzieli pradawni, a dziś ta wiedza jest niedostępna. To tak trochę działa i to pasuje, bo nie wiem jak ty, na przykład ja zawsze na Władcy Pierścieni i to uniwersum tego Władcy Pierścieni końca trzeciej ery patrzę trochę jak na postapo, na zasadzie, że tam już wszystko, co najlepsze, co się w tej krainie wydarzyło, wszędzie są tylko elfy ruiny. Elfy się pakują, tak, jakby Gandalf, jakby wszyscy mówią, dobra, siema, nara, radźcie sobie i tam już są tylko ruiny. Największe ludy wymarły i to jest właściwie postapo i właśnie te próby odzyskania okruchów dawnej cywilizacji, to jest ta magia. No, to moje spojrzenie akurat. Tak, a te trzy kolejne to są jakby takie dziwne miksy. Tak. Według mnie całkiem ciekawie zrobione, ale to są takie miksy, których bezpośrednio z Dedeków nie przyłożymy. Obrońca to jest ktoś, kto jest na zasadzie, to jest trochę taki łowca, ale łowca, który ma taki zacięcie wojownika. Tak, i tutaj też możemy wybrać sobie podklasę taką, która jest bardziej... możemy wybrać taką podklasę, która jest bardziej jakby myśliwy. A druga opcja to jest... Zagończyk. Super mi się podoba to tłumaczenie. Zagończyk. Pan Włodyjowski. Dokładnie. Więc Zagończyk to jest znowu taki... To jest znowu taki łowca, który idzie trochę w łotrzyka. Bo w momencie, gdy jesteś Zagończykiem, to jesteś takim łowcą, który działa w ukryciu. Nawet dostajesz... Skradanie lepsze. Dostajesz lepsze skradanie, dostajesz nawet ukradkowy atak. W pewnym mniejszym wymiarze niż... łotr. Potem mamy takie powołanie, które się nazywa posłaniec. I posłaniec to jest taki, można byłoby powiedzieć, taki kurier. Okej, ale to jest taki trochę miks kuriera. Znowu, trochę to jest łotrzyk, trochę to jest bard, bo on ma też bardzo dużo, jest oparty na charyzmie. I on jest tym, który przynosi nowiny. To jest ten, który potrafi cię podbudować, kiedy walczysz. To właśnie tym grał mój bracik. No i mega spoko się tym grało, bo nagle się okazuje, że możesz być całkiem kompetentny w walce, a jednocześnie i się trochę poskradać, i możesz kombinować z pozycją. W sensie fajne są te miksy klas i to mi się w ogóle podobało w nich. Tak, bo też dostaje ukradkowy atak, ale w takim też ograniczonym wymiarze, bo jego ukradkowy atak rośnie maksymalnie do 3K6, a w przypadku łotrzyka może urosnąć aż do 5K6. Tak. Więc tutaj dostajesz coś, tak mówi Michał, dostajesz trochę umiejętności bojowych, ale dostajesz też pewne inne rzeczy, które mają zrekompensować ci, że ty nie jesteś pełnym łotrzykiem, ty jesteś kimś innym. I to jest właśnie fajne, bo te wszystkie fantazje o tych różnych powołaniach pokazują, że to są różne naprawdę klasy, różne ścieżki. Te zasady są też fajnie ubrane w lore. No, naprawdę w klimacie, wiesz czym grasz, możesz znaleźć postać w historii w Silmarillionie, w Władcy Pierścieni, w Hobicie, która jest tym gościem. Fajne jest, bo fajny jest taki motyw, że w momencie jak wybierasz też tą podklasę, nazwijmy to, to pod każdą podklasą jest jakiś krótki taki fragment prozy. Rzeczy wybrane z książek Tolkiena. Może to być albo opis, albo to jest jakiś fragment dialogu, który pokazuje tą klasę na kartach książki, jak ona była przedstawiona. I ostatnia klasa to jest przywódca, który to jest jakby taki wojownik, ale jednocześnie bard. To jest taki... Kurczę, no to nie wiem, czy aż tak bym powiedział, ale to jest ten gość, który... Może nie, inaczej, to jest paladyn. Paladyn, tak, paladyn. Ale to jest tak, i na przykład, słuchajcie, żebyście na przykład mieli coś takiego, że on ma pokażecie, jest taki fit w Dedekach, który pozwala wygłosić mobilizującą przemowę, żeby dać tymczasowe punkty wytrzymałości. Tak. I na przykład to jest klasa postaci, przywódca, która ma to wmontowane w klasę postaci. To jest ten gość, który na trzecim poziomie może
wzniecić morale swoich towarzyszy, tak, tak, dając im tymczasowe punkty życia, tak? I tak, i w ogóle, żebyście to teraz trochę rozumiecie też, jak są te klasy postaci budowane, to są często mechanicznie zrobione miksy różnych specjalizacji, różnych klas postaci, obudowane jeszcze fitami i lorem. I lorem. I to działa. To nawet jest tak, że jak czytasz, jak ja czytam, niektóre umiejętności, niektóre sekrety, bo zaklęcia we Władcy Pierścieni to są sekrety, i to są realnie to są opisy niskopoziomowych zaklęć dedekowych ubrane w lore i Władcy Pierścieni. Tak. Tak, czyli tam można znaleźć na przykład okrutny śmiech Taszy, który nie nazywa się okrutnym śmiechem Taszy, tylko nazywa się... tam to działa tak, że... bo to jest dobry przykład. Mówisz w pradawnych i zapomnianych językach elfów i twój głos nabiera tak przerażającego brzmienia dla złych istot, one po prostu boją się tego elfiego, tej elfiej poezji tak bardzo, że to wzbudza koszmary w ich głowach. No i technicznie to jest okrutny śmiech Taszy i ma działanie okrutnego śmiechu Taszy, tylko ubrane jest w formę znasz sekret języka elfów, którym przerazisz wysłanników złego. Co działa, jakby buduje na loży. Buduje na loży z książki. Tak, ale tak to pokazuje po prostu, w jaki sposób ta piąta edycja jest implementowana we Władce. Nie? Tak. To tak trochę działa. I to dużo jest takich motywów właśnie tego typu, że jest wzięta mecha naprawdę totalnie dedekowa i jak ja to czytam, to mówię, to jest ta sztuczka, to jest to zaklęcie, to jest ten fit. Ja je rozpoznaję, ale mówię, aha, tak, fajnie ubrane. Tutaj tworzenie postaci dopełnia jeszcze, tak jak w DDK, oprócz tego, że musimy wybrać klasę, to jeszcze wybieramy sobie rasę i background do pochodzenia. I tutaj to dokładnie działa w ten sam sposób. Wybieramy sobie te powołania, o których właśnie powiedzieliśmy wam, ale też wybieramy sobie rasę i z rasy też tam jest, w ramach każdej rasy dostajemy jakieś pochodzenie, które dokładnie załatwia nam te same elementy, które były w DDK-ach, tak? I mamy tam rasy, z tego co pamiętam, elfy. Ale rasę na chwilę, bo tam jest jedna rzecz, którą ja pamiętam z tworzenia postaci z moimi graczami. I która zwróciła naszą uwagę, która nie jest tak dobrze wytłumaczona w tym podręczniku, a jest sugerowane, żeby trochę tego użyć i zaraz powiem, o co mi chodzi. O, może być. Bardingowi, niech będą. I słuchajcie, tutaj tak jak to jest wszystko to, co powiedział Szybek, to się zgadza, że jest to pochodzenie, z tego pochodzenia w formie biegłości, czyli te proficiencies, które są też w dedekach, są biegłości w narzędziach, to też jest tak jak w dedekach, są jakieś... I jest coś, co się nazywa wyróżnikami. I słuchajcie, wyróżniki to jest coś, czego nie ma w D&D. Nie. To jest rzecz, która jest władco-pierścieniowa. Tak. Wyróżniki są w jedynym pierścieniu. I wyróżniki w jedynym pierścieniu są zmechanizowane. One tam dają autentyczne bonusy. Natomiast ja nie znalazłem w tym podręczniku informacji, jak z mechanicznego punktu widzenia mają zadziałać wyróżniki. Wyróżniki to są na przykład, twój bohater ma dłonie uzdrowiciela i do dłoni uzdrowiciela jako cechę w bardinga jest dopisany wyróżnik szczodry i wyróżniki są dopisane szczodry i śmiały. Mhm. No i teraz nigdzie nie jest napisane, jak masz mechanicznie tego użyć. Tak. Ja na swojej sesji używałem tego w taki sposób, że kiedy moi gracze zdecydowali się, że to są ich wyróżniki, to jeżeli byli w stanie tak mi przedstawić swoje motywacje, działania, czy to, co robią, żeby to podkreślało ich wyróżniki, albo jeśli decydowali się robić coś, co jest wbrew ich wyróżnikom, to odpowiednio dostawali ułatwienie bądź utrudnienie do testu. Ale to jest moja zasada house stołu, rule. Mój house rule, bo tej książce nie ma wyjaśnione, moim zdaniem. Jeżeli ktoś to znalazł, to błagam, powiedzcie w komentarzu, bo może wyjdę na idiotę, ale przynajmniej będę wiedział, jak to powinno być zrobione. Tak. Ja robiłem to w ten sposób. Nie, ja też chyba pamiętam, że jak przeglądałem te materiały, to też tego nie znalazłem i też mnie to dziwiło, bo tak jak mówisz, w jedynym pierścieniu jest osobny rozdział, który mówi, jak te wyróżniki stosować i one mają pewne konsekwencje mechaniczne, jeśli ich użyjesz. Dają ci pewne bonusy w pewnych sytuacjach. Tak, no i te wyróżniki też są związane z punktami cienia, nazwijmy to, no bo tutaj również, tak jak w jedynym pierścieniu, funkcjonuje mechanika cienia, czyli tego, że bohaterowie pogrążają się w coraz większym smutku czy rozpaczy, widząc kolejne świadectwa tego, że zły powrócił do Śródziemia. No i to odpowiednio zmienia ich wyróżniki, czy zmienia ich podejście do tego, jak się będą zachowywać, etc., etc. I znowu, fakt, że, teraz nie chcę się zaklinać, bo może to gdzieś tu jest, tylko ja tego nie znalazłem, ale fakt, pomóżcie nam albo coś. Jak znajdziecie, to powiedzcie w komentarzach i powiedzcie, gdzie to gdzie to jest, tak. Ale tak, więc...
te rzeczy, które na pewno są bardzo zbliżone i podobne do Dedeków, to jest tworzenie postaci, ta podstawowa mechanika, czyli rzucamy kostką K20, odczytujemy, musimy pokonać pewien poziom trudności, no i zasady walki też są takie same. Są tak same, są zasady walki, nawet nie znajdziecie ich w tym podręczniku i to wydaje mi się, że to też jest coś, co powinniśmy powiedzieć, że jeśli przeglądasz ten podręcznik, to nie ma tutaj osobnego rozdziału, który mówi, jak przeprowadzać walkę, bo założenie jest, że po prostu stosujesz zasady walki opisane w SRD dedekowym, tak. Albo że masz podręcznik do piątej edycji, więc wiesz, jak tą walkę w dedekach prowadzić w piątej edycji. Więc to jest też pewna rzecz, że w momencie, jeśli wy nie mieliście styczności, no, znaczy już nie pamiętam, bo wydaje mi się, że chyba Black Monkey przetłumaczyli nawet te fragmenty SRD, które są potrzebne. Tak, ale musicie wiedzieć, że to jest zewnętrzne źródło, do którego będziecie musieli się odwołać, kupując ten podręcznik, żeby zrozumieć, jak ta gra działa, jeżeli nie macie doświadczenia z piątą edycją w ogóle. Tak. Ja nie miałem tego problemu, bo ja dużo gram w piątą edycję, Szymek tak samo, tak. Ale jeżeli to ma być wasz pierwszy podręcznik do grania, albo komuś chcecie go sprezentować, no to musicie nie polecam. Sobie też z tego zdawać sprawę, że tutaj ten podręcznik nie zawiera wszystkiego, co potrzebujecie do gry. To nie jest komplet zasad. No i myślę, że w tym momencie możemy też przejść do tych zasad, które są jakby specyficzne do One Ringa, a są trochę inne niż to, co znamy z Dedeków. Jak działają i czy działają? Więc mamy, nie wiem, czy jeżeli kojarzycie jeden pierścień, to wiecie, że tam były takie zasady, że była oprócz tej właściwej fazy przygody, nazwijmy to, no to była jeszcze faza eksploracji, czyli podróży, taki swoisty hex crawl. I była posłuchania, były mechaniki posłuchań. I teraz, jeżeli chodzi o hex crawl, no ja to przetestowałem, no i tak nie byłem zachwycony tym, jak to działa. Moim zdaniem nawet w porównaniu z jedynym pierścieniem, ta wersja piątoedycyjna jest zubożona, tam brakuje tabel encounterów, średnio jest opisane, co się może w tej podróży zrobić, nieintuicyjne jest wytłumaczone to, jak tę fazę przeprowadzić. Jakby ja to zrobiłem parę razy, no bo prowadziłem te sesje, ale powiem tak, jeżeli ktoś ogląda nasz kanał, to zna moją opinię na temat eksploracji w D&D. Tak. Ja zawsze powtarzam, eksploracja w D&D 5 jest gównem. I ten podręcznik tego nie zmienia. Niestety nie do końca to poprawia, bo jeśli znacie prozę Tolkiena, to wiecie, że podróż jest bardzo istotna w tych książkach, tak? Bohaterowie często przemieszczają się z punktu do punktu. Czasem większość tych historii to w zasadzie jest historia podróży, podczas której bohaterowie też się zmieniają. I ta mechanika, czy ten sposób opowiadania historii też został zaimplementowany w tych podręcznikach, przynajmniej twórcy próbowali to zaimplementować. I o ile w jednym pierścieniu wyszło to tam, wydaje mi się, że w miarę dobrze, myśmy też na naszej sesji do końca tego nie przetestowali w pełni, to tutaj wydaje mi się, jakby rozumie ideę, bo idea jest taka, że w momencie, gdy wyruszacie w podróż, to generalnie podróż zamienia się w swoistą taką opowieść o tym, co się podczas tej podróży wydarzyło. Przyznajecie rolę, które każda postać spełnia w drużynie. Ktoś będzie myśliwym podczas tej podróży, ktoś będzie przewodnikiem, ktoś będzie tam wartownikiem i tak dalej, i tak dalej. No i w momencie, gdy już wykreślicie tą podróż, no to nie rozgrywamy tego w sensie, że sobie opowiadamy dokładnie, co tam się wydarzyło każdego dnia, robimy odpoczynki czy coś. Nie, generalnie zasada jest taka, że nie odpoczywamy w trakcie tej podróży, tylko po prostu wędrujemy. I mistrz gry losuje pewną ilość takich spotkań losowych. Spotkania losowe dedykowane są pewnej konkretnej roli, czyli na przykład wylosuje spotkanie losowe dla wartownika, albo spotkanie losowe tam dla myśliwego przewodnika. Dokładnie. Tak, no i losuje też charakter tego spotkania. Co się wydarzyło? Czy się wydarzyło jakieś nieszczęście, jakiś dobry zbieg okoliczności i tak dalej, i tak dalej. Problem, jaki ja z tym mam, to, że ta tabela, którą tutaj dostajemy, tych różnych spotkań losowych, jest dosyć uboga. W momencie, jak zaczniecie grać i też nie ma za bardzo takich przykładów, które mówią, jest na przykład napisane nieszczęście. Jest taki bardzo krótki opis, który mówi, co to nieszczęście oznacza. Kąt się wykoleił, nie? Tak. Zostawiłeś żelazko na gazie. To, czego się obawiam, że w momencie, gdy zdecydujecie się grać dłuższą kampanię, a macie jakby mniejsze doświadczenie z tymi RPG-ami, może wam się skończyć inspiracja. Mało wsparcia jest. Tak, stanie się to wtórne. Tak. Druga rzecz jest taka, że
ta podróż, też w momencie, gdy ta podróż się kończy, też wydaje mi się, że na końcu rzuca się test na zmęczenie i w momencie i po tej podróży wskakują ci poziomy zmęczenia, wyczerpania. Które są w opór bolesne w mechanice piątej edycyjnej i no, kiepskie wyniki podróży, która mechanicznie jest średnia, narracyjnie może być lepsza lub gorsza, ale to zależy jak sobie tam opowiecie tę historię. Ale na końcu ten rzut na wyczerpanie podróżą jest bardzo, może mega rozstroić postacie graczy, bo po prostu w mechanice piątej edycji konsekwencje wyczerpania są bolesne i dotkliwe. Ciężko się jest tego wyczerpania pozbyć, a w zasadach Władcy Pierścieni piątej edycyjnych jest szczególnie ciężko, bo to odpoczynki są dłuższe w stosunku do zwykłych dedeków. Tak? Plus możesz tylko odpocząć w miejscach, które są bezpieczne. Tak. Właśnie to jest też ta idea taka jakby w... bezpiecznej przystani, czegoś, w Rivendell możesz odpocząć, czy w... A nie na szlaku. Dokładnie. Na szlaku możesz zrobić krótkie odpoczynki realnie, które tutaj trwają 8 godzin, a nie 30 minut, tam godzinę. Więc może się tak zdarzyć, że w momencie... rozpoczęcia właściwej przygody, czyli dotarcia na miejsce, już jesteście dojeżdżeni. Tak, bo rzucając na to wyczerpanie, może się tak złożyć przy bardzo niekorzystnym rzucie kością, że od razu wskoczą wam nawet 3 poziomy wyczerpania. Bo tam jeden, jak nie zdasz test, 2, jeśli go nie zdasz chyba tam o 5, a jeśli nie zdasz go 10 lub więcej, to wpadają ci 3 poziomy wyczerpania. 3 poziomy wyczerpania to w dedekach praktycznie twoja postać niewiele już może zrobić. No, ma ruch zmniejszony o połowę, wszystkie rzuty wykonuje z utrudnieniem. Dokładnie, więc jest bardzo mało kompetentna, a jeszcze jak będziesz wracał, jeśli znowu masz pecha, to może się okazać, że twoja podróż... No nie, powrot, na szczęście powrót mechanicznie jest rozwiązany tak, że tam nie ma już tych rzutów, powrót po prostu. Dobra. Tak jak tam i z powrotem, to z powrotem już jest zawsze na lajcie. Bo już myślałem, że będziesz tam, a z powrotem to jeszcze przyniosą wodę. Ale niestety tak rzeczywiście zgadzam z Szymonem, że ta podróż jest... No ktoś, ta część mechaniki jest kiepska i w ogóle tak się... To nie działa tak super. Ja mam tam, bo Władca Pierścieni, jak wiemy, to One Ring, to jest druga edycja tej gry. Tak. Ten One Ring, który teraz firma Black Monk wydaje, to jest druga edycja. Wcześniejsza edycja też była wydana na mechanice One Ringa i była jej adaptacja na mechanikę 5e. Ja mam ten podręcznik w wersji 5e wydany. Mam go w Szwajcarii, on się nazywa Adventures in Middle Earth. No i tam ta podróż wydaje mi się, że jest jakoś lepiej zrobiona. Przynajmniej dostajemy dużo więcej tabel z różnymi ciekawymi wydarzeniami. Zestawienie nawet robiliśmy kiedyś sobie. Wysyłałem kiedyś zdjęcia, porównując jak to wygląda. I tam to jest dużo barwne, dużo ciekawsze i wydaje mi się, że trochę... mniej bolesne dla graczy. Także ta zmiana na minus versus poprzednia edycja. No i ostatnia mecha to są posłuchania, które tutaj moim zdaniem, nie wiem czy graliście kiedyś w czwartą edycję D&D, ale w czwartej edycji D&D było coś, co się nazywało Skill Check Challenge. I Skill Check Challenge polegały na tym, że bohaterowie wykonywali serię skill checków, czyli testów umiejętności i musieli po prostu, zależnie od różne poziomy, tak, to mogła być seria 3-5 testów i tak dalej, i musieli uzyskać 5 sukcesów, zanim uzyskali 5 faili na przykład, albo 3 sukcesy, zanim uzyskali 3 faile. I trochę na tej samej zasadzie są posłuchania robione. Ustala się jakieś tam bazowe poziomy trudności, ustala się ile tych testów będzie w trakcie dyskusji, no i prowadzi się to posłuchanie, czyli tą rozmowę w ten sposób ustrukturyzowany, czyli przedstawiamy się, przedstawiamy argumenty i tak dalej, no i się robi skill checki. Nic szczególnie odkrywczego, nie jara mnie to szczególnie. Ja też uważam, że tutaj, bo generalnie to jest tak, jak opisał Michał, czyli po prostu to postanowiono zrobić to w formie takiego rozbudowanego testu umiejętności. Aczkolwiek jest to tak zrobione, że w przypadku... Dla mnie momentami to jest trochę za krótkie. Znaczy za krótkie w sensie takim, że jak tutaj patrząc na to, co jest napisane w książce, to jest napisane, że jeśli to jest posłuchanie dotyczące niewielkiego problemu, to jest jeden, to jeden sukces załatwia ci sprawę. Tak? Czyli tak naprawdę robisz test charyzmy, tak jakbyś normalnie rzucał charyzmę. Nie ma tego wrażenia, że to jest naprawdę posłuchanie, że to jest moment, w którym ty przychodzisz, wykładasz swoją sprawę, nawet całą drużyną rozmawiacie. Tak, bo jakby za bardzo to spłycono w tej... No nie wiem, jakby... To, co to działało w Jedynym Pierścieniu, dużo lepiej niż działa na tej mechanice, uważam. Bo w Jedynym Pierścieniu trzeba było wykonać chyba minimum 3 testy. Nawet w tym najprostszym posłuchaniu musiałeś przynajmniej chyba zdobyć 3 sukcesy. I oczywiście mogłeś mieć tak szczęśliwy rzut, że jednym rzutem zdobyłeś te 3 sukcesy, ale musiałeś tych rzutów wykonać więcej, co jakby angażowało większą część drużyny. Jak ja robię te skill challenge na swoich sesjach dedykowych, to staram się zawsze je zrobić, zaprojektować w taki sposób, żeby
przynajmniej trzy rzuty były. Trzy czy cztery rzuty ja potrzebne tego. Byłyby, żeby tą sprawę zamknąć, bo w ten sposób chciałem zaangażować całą drużynę. Znaczy, w ogóle zasady Skill Challenge zakładają, że ta sama postać nie powtarza rzutów jeden po drugim i tak dalej. Także znowu, kumam, co chcieli zrobić, widzę, na czym się wzorowali. Uważam, że ta implementacja piątej edycyjnej mechaniki na jednopierścieniowe posłuchanie jest meh. No, trzeba to oczywiście dopracować samemu, no ale jakby nie po to kupujemy... Żeby samemu to tak. Żeby samemu to potem naprawiać. Jest pewna idea, ale mogłoby to być... Można to było zrobić lepiej, Szymon. Można to było zrobić lepiej. No i teraz słuchajcie, ponieważ my już gadamy 30 minut, to... Ostatnia rzecz jeszcze, o której chciałbym tylko wspomnieć, która wydaje mi się, że jest fajna, a która tutaj jest, to w momencie, gdy dojdziemy do sekcji, jak zaczniecie grać przygodę i dojdziecie do tej sekcji nagród, o której Michał wspomniał, tam jest bardzo ciekawy, wydaje mi się, rozdział dotyczący magicznych przedmiotów. A, tworzenie ich. Bo w jedynym pierścieniu to, co jest fajne, to że magiczne przedmioty rozwijają się tak jakby razem z bohaterem. Tak. Czyli magiczny przedmiot może dostać miecz, tak jak na przykład żądło, który na początku wydaje ci się, że... Tylko świeci w ciemności, jest taką gloryfikowaną latarką. Tak? W ciemności, ale z czasem, w momencie jak ty się rozwijasz i tak naprawdę uczysz się też posługiwać tym przedmiotem, to zaczynasz odkrywać, że tam jest coś więcej. Tak. I to jest właśnie fajne, że tutaj jest specjalny cały taki system, który pokazuje ci, jak te przedmioty rozwijać, można nawet przekłada losować. To na mechanikę piątej edycji, czyli... Mówi ci, kiedy broń jest plus jeden, kiedy broń jest, nie wiem, tam ma jakieś specjalne ruchy i tak dalej. W sensie, to też jest ubrane w mechę i to jest taki mini crafting trochę. Tak. No, zgadzam się. Tak. I to nawet działa. To jest fajne i coś, co spokojnie można było nawet przenieść stąd do dedeków. A ostatnia rzecz, która mi się w tym podręczniku podobała i potem możemy trochę przejść do podsumowania, to jest to, że jak wejdziecie na samym końcu, macie sekcję z bestiariuszem. I tam macie różne postacie, tam trolle, orki... Krótki jest ten bestiariusz. Krótki, ale to, co jest ciekawe, ciekawe tu jest coś takiego, że na samym końcu dostajemy coś, co się nazywa bezimienne bestie. To są takie potwory, które możemy spotkać gdzieś na szlaku. I tu jest taki bardzo prosty stat block, bo generalnie dostajemy 3 czy 4 strony, które mówią, w jaki sposób losować, czy tworzyć takie bezimienne bestie. To jest generator potwora. Generator bossów. To jest rzeczywiście fajne, już wiem, tak przypomniałem sobie. Tak, to jest fajne. Ja nie miałem tego okazji użyć na swojej sesji, bo ja prowadziłem scenariusz, który jest w podręczniku po prostu. Ale tak, tu jest wrzucony generator bossów, który, jak mówię, ja go nie przetestowałem, ale on na pierwszy rzut oka wygląda fajnie. Tak. I to też jest coś, co można spokojnie zaimplementować w swoich biedeczkach. To jest fajne, bo w momencie, jeśli potrzebujesz bossa nagle na szybko, na już, na teraz, to on właśnie w fajny sposób za pomocą kilku tabel pokazuje ci, jak takiego bossa stworzyć, łącznie nawet z taką tabelą tamtego skali wyzwania, więc w zależności od tego, jaki stopień wyzwania ten boss musi mieć, to tutaj wszystko jest gotowe i naprawdę przeróżne potwory można tworzyć. Na pierwszy rzut oka wygląda super, ale tak jak mówimy, nie testowaliśmy, wymagałoby to trochę sprawdzenia, czy on się naprawdę spina, ten boss, ale wygląda to naprawdę na coś, co może być całkiem ciekawe i na kilku stronach załatwia ci kilkadziesiąt opcji w bestiariuszu, nie? Tak, to prawda. Bo tak jak mówię, samych bestiariuszy opcji w tych Władcy Pierścieniach jest mało, więc ten generator trochę ma zapchać tę dziurę z niewielką ilością statków. Dobra, podsumowując, bo tak jak mówię, gadamy już 30 minut. Ja prowadziłem jeden pierścień, prowadziłem Władcę Pierścieni na piątej edycji, prowadziłem ten sam scenariusz, który jest w podręczniku głównym, nie wiem, Spadająca Gwiazda on się nazywa, teraz sprawdzę. Gwiazda we mgle się nazywa ten scenariusz. To jest ten sam scenariusz w obu podręcznikach, z tego co kojarzę. Tak. I teraz tak, lepiej mi się go prowadziło na jedynym pierścieniu, mimo że kocham mechanikę piątej edycji. Ale wynika to z tego, że mam poczucie, że tutaj te elementy, o których mówiliśmy, czyli wędrówki i posłuchania, działają gorzej niż działały w jedynym pierścieniu. I o ile w walce i takiej eksploracji już na miejscu te dedekowe nawyki u mnie szybko weszły w życie i ja sobie doskonale radziłem z rozstrzyganiem mechanicznym kwestii walki, czy kwestii pytań graczy i to wszystko mi funkcjonowało, tak w momencie, w którym przechodziłem do tych elementów charakterystycznych dla Władcy Pierścieni, to miałem poczucie, że gra mi się trudniej i że wolałem mechanikę z jednego pierścienia. Czyli podsumowując, z mojego punktu widzenia i z takiego naprawdę porównania tego, to jest nadal ta sama dobra gra. Ja uważam, że jedyny pierścień jest dobrą grą. To jest chyba nadal najlepsze, co można dostać do oddania realiów Władcy Pierścieni przy stole RPGowym.
Natomiast trzeba mieć świadomość, że mechanika piątej edycji to jest mechanika, która stoi na trzech nogach. Jedna noga jest dłuższa, dwie pozostałe są krótsze. Zdecydowanie. No i ta dłuższa to jest walka. Mm-hmm. I mechanika walki moim zdaniem jest fajniejsza tutaj niż w jedynym pierścieniu. Lepiej mi się walczyło. Te klasy postaci są fajnie wybalansowane. I cały ten element starć i tak dalej mi super hulał. Mm-hmm. Mapa, wchodzi figurki, bomba. No ale tam, gdzie wchodzi ta narracyjno eksploracyjna część, która jest zawalona w piątej edycji dedeków totalnie, no jest tak samo zawalona tutaj, a we Władcy Pierścieni jest ważniejsza tak, niż tak, 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 tak. Także, no oczywiście najlepiej to jakbyście sami sobie przetestowali, co wam leży. Możecie się kierować tym, co wam powiedzieliśmy. Ja chyba zostanę przy jedynym pierścieniu, jeżeli będę jeszcze prowadził Władcę. Ale nie uważam tego czasu za stracone. To było interesujące doświadczenie. I jeżeli ktoś bardzo nie chce się uczyć nowej mechaniki, to zdecydowanie może poprowadzić Władcę Pierścieni na piątej edycji, opierając się o swoje dedekowe doświadczenia. I pewnie będzie się dobrze bawił. No, ja muszę jeszcze to przetestować też sam. Grałem sesję z Bobem. I ta sesja na mechanice jednego pierścienia mi się podoba. Tutaj mam podobne obawy, co ty. A propos tej mechaniki właśnie podróży i posłuchania, myślę, że to wymaga trochę dopracowania. Samemu można nad tym oczywiście popracować, no ale nie po to kupiłem książkę. Tak, 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 więc... Ale na pewno jest tak, jak ty mówisz, jeśli ktoś nie ma żadnego z tych podręczników, zna dedeki, jest fanem Tolkiena i chciałby zagrać historię w tym uniwersum, to po prostu bierzcie ten podręcznik, bo w momencie, gdy już jesteście trochę obcykani z tą mechaniką dedeków, to jesteście to na pewno macie też doświadczenie z naprawianiem tych pewnych niewielkich problemów, które się tak, pojawiają. Tak, że wasze rulingi i tak. Te wasze, jakby, no mówię, ja dużo rzeczy byłem w stanie załatać po prostu tym, że jestem oblatany w piątej edycji, więc nawet jak mi zgrzytało, to moi gracze i tak wychodzili z sesji zadowoleni i mówili, że to była super scena, że mi się to bardzo podobało, mimo że ja wiedziałem, że tam coś łatałem. Chodzi mi o to, że po prostu ta gra, ona poprawia, albo przynajmniej pokazuje, w jaki sposób poprawić mechanikę dedeków, żeby ona szła w kierunku Tolkiena. Czy ona robi to w sposób idealny? Nie, ale daje wam kierunek, daje wam kierunek, gdzie macie iść i znając ten kierunek, możecie trochę poeksperymentować po swojemu i zobaczyć, co najlepiej wam pasuje przy waszym stole i najlepiej charakter Tolkiena w waszej opowieści oddaje. Tak jest. Także znowu, nie możemy zupełnie czystym sumieniem polecić tak, że każdy ma kupić. Niestety, chcielibyśmy. Chcielibyśmy, bo my jesteśmy fanboyami dedekowymi, więc jakbym mógł z czystym sumieniem powiedzieć spajcz jedyny pierścień, grajmy w dedeki na Władcy Pierścieni, to tak, ekstra. Tak. No ale nie do końca tak jest. Natomiast są sytuacje, w których warto to przetestować. Także dajcie znać w komentarzach, czy mieliście taką okazję. Która edycja z wami została, tak. Jeśli którakolwiek, czy też mieliście takie odczucia jak my, a może uważacie, że się mylimy, albo coś mogliśmy zrobić lepiej, bo pewnie mogliśmy. Albo gdzie są te wyróżniki. No i co, klikajcie lajeczki, subskrybujcie nas, odwiedźcie nas na Patronite, na Facebooku i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się.